Minęła godzina 18. Piotr Korczarowski, jak co niedzielę, zapraszam Państwa na komentarz konieczny, a wraz ze mną zaprasza Kamil Klimczak. Dobry wieczór, czy dzień dobry, jak tam się mówi, witam. Ja witam ponownie wszystkich tych, którzy byli z nami przed chwilą w wywiadzie z Izą Walczak. Powiedziałem, że byliśmy świadkami wczoraj łódzkiej manify. Rzeczywiście ulicami naszego miasta przeszły zbuntowane feministki, które tam mocno się awanturowały, krzyczały o nierówności i tak dalej. I od tego byśmy dzisiaj zaczęli, dlatego że skoro nasz komentarz konieczny, nasze podsumowanie tygodnia wypada 8 marca, no to to zobowiązuje, więc na Dzień Kobiet pokażmy przede wszystkim kobiety. Od tego zaczniemy program. Zobaczcie, proszę Państwa, jak wyglądała wczorajsza manifa. Kochani, nie chcę coraz więcej, ale proszę się tam, ja Was nie widzę. Bardzo proszę, przejdźmy na płytę, przejdźmy powolutku na płytę. Tak, żebyśmy się widzieli, ile nas jest i żebyśmy też mogli potem, kiedy już tworzymy zgromadzenie, uformować przepływ i przemieszać się zgodnie z trasą. Także bardzo Was proszę, bardzo proszę tutaj, abyście pomyśleli to ludzi i o to feminizm. Cześć, poproszę na płytę Starego Rynku. Oj, panie szczęśliwe, to jest tak. Jego Bogota. Adam mi starczy. Ja spokojnie. Halo, halo, żółte kratki są nie od nas. Proszę Państwa, mamy tutaj taką sprawę, że... Chcemy dać kwiatki. Każda akcja musi być taka... Proszę przyjąć. Przy czym kwiatek jest brzydki. Rozdajemy kwiatki po prostu z okazji Dnia Kobiet, tak? Skąd my się wzięliśmy? Mieszkamy w Łodzi, normalnie. Wiem. Megafon. Bożena? Powiedz o tym, że tutaj jest się kwiatki. Kochani, żółte kwiatki są tak zwanej kontrmanifestacji. Chłopaki informują nas, że są uczestnikami tego tutaj marszu i przyszli jako mieszkańcy Łodzi, którzy nas popierają. Ale generalnie to są z Młodzieży Wszechpolskiej, więc pokażcie, co na ten temat myślicie. Kwiatki można składać tutaj na rogu, jeżeli jednak rezygnujecie z ich noszenia. Nie chcemy, żeby potem gdzieś się pojawiło, że mili panowie narodowcy rozdali nam kwiatki, a my z tymi kwiatkami dumnie przyszliśmy przez miasto. Więc manifa w ramach Solidarności Wszystkich Walk jest również organizacją, jest również kolektywem, który nie popiera nacjonalizmu w żadnej formie. Co więcej, walczymy z nacjonalizmem, ponieważ w nacjonalistycznej ideologii są prawa tylko dla wybranych, tych, którzy dostaną je z racji tego, że urodzili się tu i tacy, to znaczy biali, heteroseksualni i katolicy. Także dziękujemy chłopakom. Kwiatki do odbioru są tutaj z boku. Dzięki, że się wykosztowaliście. Serio. Polska biała tylko zimą, a zimy nie ma, więc nara. Myślę, że albo powinien... Tegoroczne hasło to każda inna w walce równe. Przyjęłyśmy takie hasło, ponieważ rozpatrujemy kobiety jako pierwiastek aktywny. Kobiety z racji tego, że wiedzą, jak to jest nie mieć tej pełni praw i jak to jest musieć stale o nie walczyć, angażują się w walki na wielu polach.
Jesteśmy ekolożkami, jesteśmy antyfaszystkami, jesteśmy pracownicami społecznymi i wszędzie tam, gdzie widzimy, że trzeba się zaangażować, że trzeba coś zmienić, robimy to. Kobiety, aktywistki walczą o prawa dla siebie i dla wszystkich innych. Stoimy w obliczu trzech zdefiniowanych kryzysów. Mamy kryzys klimatyczny, mamy kryzys społeczny i kryzys polityczny. Na tych trzech płaszczyznach kobiety walczą o to, żeby dla siebie, dla ludzi i dla swoich, naszych wspólnych dzieci zostawić planetę, na której będą mogły żyć. Właśnie, najgroźniejszy wirus na Ziemi. Taki jest tytuł dzisiejszego programu. O koronawirusie też dzisiaj coś wspomnimy, ale de facto zostawimy Państwa z refleksją. Cóż tak naprawdę jest najgorszym wirusem w historii świata? Czy różne tam epidemie, czarne ospy, cholery i tak dalej? Może właśnie ten koronawirus, który teraz świat się z nim mierzy? A może coś innego? Ja w opisie tego programu zasugerowałem, że to jest wirus stworzony przez człowieka, ale nie ten koronawirus. Ten najgroźniejszy wirus z historii świata, ponieważ to ideologia. Ideologia, która popycha nas do strasznych czynów, do mordowania siebie nawzajem, do niszczenia dorobku kulturowego i za każdym razem, w każdej pożodze w historii świata właśnie u podstaw leżała jakaś ideologia. Natomiast tych strasznych czynów dokonywali ludzie, którzy po prostu uwierzyli, że inni są od nich gorsi, że trzeba ich zwalczyć w ten czy inny sposób. I tutaj właśnie w tym filmiku oprócz takiego humorystycznego akcentu, który może zauważyliście i nie chodzi mi wcale o ten fragment z krową, padło zdanie, że feministki walczą właśnie tam o prawa dla siebie i dla ludzi, więc może one rzeczywiście stawiają się poza nawiasem społeczeństwa, natomiast ja uważam, że tu jeszcze ważne jest podkreślenie, to zdanie, które też przesłuchajcie, ona powiedziała, że Manifa łączy wszystkich walczących tam przeciw czemuś. No i generalnie ja myślę, że tak jak ona powiedziała, oni łączą ludzi, którzy walczą z, nie wiem, ociepleniem klimatu, walczą z mężczyznami, walczą tam na tysiące różnych sposobów, na wszystkich płaszczyznach, dlatego że celem samym w sobie jest walka. I ta walka właśnie jest zrodzona z pewnej ideologii, która jest moim zdaniem właśnie antyludzka i wykorzystuje jedynie instrumentalnie kobiety, żeby mówić tu o jakichś prawach, o równouprawnieniu, a tak naprawdę w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o zagospodarowanie pewnego potencjału ludzkiego, który jest z natury zbuntowany wobec wszystkiego. No i niestety, o ile to wyglądało całkiem śmiesznie i kuriozalnie wczoraj na ulicach naszego miasta, to w kontekście globalnym już takie śmieszne nie jest, dlatego że cechy tej współczesnej ideologii, która wygląda jakby była zupełnie wyrwana z powieści Orwella, widzimy wszędzie. Jak macie wątpliwości, odpalcie sobie jakikolwiek program, serial na przykład na platformie Netflix, platformie, która zastępuje już w coraz większej ilości domów telewizję.
No i tam zobaczycie, jak świat jest przedstawiony, że o tym oczekiwanym przez Polaków Wiedźminie to już nawet nie wspomnę. Tam nawet seriale takie bardzo historyczne są postawione na głowie, a Netflix jest tylko oczywiście symbol tego, co nas czeka. Jeśli na przykład ktoś ma wątpliwości, to niech zacznie się wypowiadać publicznie na ten temat, a zobaczy, jak szybko różne instytucje cenzurujące wolność słowa zrobią z nim porządek. Ja na przykład w trakcie poprzedniego programu, który realizowaliśmy 2 godziny temu, otrzymałem wiadomość na Facebooku, że dostałem jakąś tam właśnie, nawet nie tyle bana, ostrzeżenie, informację, że publikuję treści szerzące nienawiść, bo pokazałem ten performance feministek, przy czym uzasadnienie nie było takie, że ten performance na koniec był właśnie tym akcentem siejącym nienawiść, że tam jakieś treści nienawistne, tylko to, że ja pokazuję kobiety w tym świetle, bo ja powinienem, zdaniem Facebooka, tylko w samych superlatywach na temat feministek. No ale no cóż, no, kiedyś byśmy powiedzieli, jaki koń jest, każdy widzi, ale dzisiaj to nawet nie można powiedzieć jasno, że to jest koń, to jest krowa, bo wszystko jest bardzo relatywne. To są konstrukty społeczne. To są konstrukty społeczne. No to tak żartowaliśmy sobie przed którymiś wyborami, że część naszych kolegów powinna na użytek wyborów po prostu zadeklarować się jako kobiety. Nie byłoby problemu z parytetami. A no właśnie, to jest dobry pomysł. To poczekaj, ja się nad tym przez chwilę zatrzymam. Jak państwo sądzicie, jakby się skończyło coś takiego, że partia, która ma na przykład jakieś konserwatywne zabarwienie, przedstawiłaby na swoich listach wyłącznie mężczyzn, przy czym zadeklarowała, że ci mężczyźni, którzy stanowią połowę listy, określają się jako kobiety. Pamiętaj, że teraz już jest więcej płci, więc za chwilę będzie... No to do wyboru właśnie. No właśnie, to będzie konieczność, bo te wszystkie płcie będą musiały mieć miejsce na liście. No ludzie, no to... to ale to dochodzi do tego, że lista musiałaby mieć 200 ileś miejsc. A poza tym, wiesz, płcie to jeszcze mało. Niektórzy na przykład deklarują, że są jakąś tam reinkarnacją delfina z XVI wieku albo ognistego lisa. Nie, ale ja jak to oglądałem, to wiesz, z jednej strony wiadomo, wszyscy pewnie widzieli seksmisję, tam sekcja specjalna, zawsze lojalna i tu ci oddajemy kwiatki, bo to od narodowców. Natomiast mi się przypomniał taki stary już z brodą materiał z Pyty. Czwarty kongres kobiet i tam właśnie, kiedy strolował Jaok te feministki i pyta się, a czy uda się, żeby... ludzie i kobiety. Tak, żeby kobiety miały takie same prawa jak ludzie. No i tak, tam jedna się nie złapała. No myślę, że ludzie i kobiety mają prawo współistnieć. Albo jeszcze inne. To też. Ale ona podeszła wtedy właśnie w tym materiale Pyty do tego humorystycznie, co się w ogóle nie spotyka w kręgach feministycznych. Natomiast tu w tym materiale, który pokazaliśmy przed chwilą państwu, jawnie pada deklaracja, że my tu feministki walczymy o nasze prawa oraz o innych ludzi, czy w ogóle ludzi. Ona de facto taką wpadkę iście freudowską popełniła. No ale wykluczyła się z tego zbioru. To w ogóle powinna powiedzieć, przecież to dyskryminuje, to w ogóle to jest dyskryminacja, to nas dyskryminowało. Tak jak w tym samym wspomnianym materiale, jak dyskryminował kobiety poprzez otwieranie im drzwi. Więc tym razem wszechpolacy zdyskryminowali feministki poprzez rozdawanie im kwiatów. Przy czym one chętnie brały te kwiaty. Jedna była taka, jedna, zwróćcie uwagę państwo, taka stoi w ciemnozielonym płaszczu i pogniotła tego tulipana. Natychmiast, jak przyjrzycie się, to ona w pięści ma takie resztki tego tulipana. Zmiażdżyła faszyzm po prostu. I tak to też wyglądało, jak one na początku, że o, kwiatek, dziękuję, dziękuję, bardzo miło. I nagle panika. Grażyna, daj megafon, Grażyna, coś tam, Anka, tego, działamy, bo tu, wiesz, kontrmanifestacja, tulipany nam rozdają. Co się dzieje? Co tu zrobić? No, może wychodzi z tego, że nawet feministki podświadomie lubią być dyskryminowane. I dają się tak łatwo podejść, dają się tak łatwo dyskryminować. No ja po prostu nie mam słów. Nie mam słów, ubolewam i w ogóle... Chlip. Dobra, to rzeczywiście nie przeciągajmy tego tematu. Dzisiaj mamy ciekawsze tematy dla państwa. Między innymi to, że prawdopodobnie od jutra Jacek Kurski nie będzie już prezesem Telewizji Polskiej. Pewnie część z państwa pomyśli sobie, och,
dzięki Bogu. Ale z drugiej strony to wszystko towarzyszy głębokiej właśnie pisowskiej propagandzie, gdzie przede wszystkim prezydent zaprezentował swoje stanowisko, że podpisze tę ustawę abonamentową, tak się nazywa, przynajmniej nieoficjalnie, która przekazuje, uwaga, rekompensatę w wyniku tam utraconych wpływów z abonamentu w wysokości prawie 2 miliardów złotych. Swoją drogą to taki piękny manewr, bo oni zrobili jak supermarkety. Nie, że tam 2 złote, tylko złoty 99, więc de facto ta ustawa opiewa na tam 1 950 000 złotych. 950 milionów, natomiast przez 5 lat. Ta kwota co każdego roku, co 5 lat, to dziś to doczytałem jeszcze, że to przez 5 no lat, więc jak widać, Jacek Kurski nie jest warty te niecałe 2 miliardy, ale 10 miliardów. Ale wręcz odwrotnie, ja uważam, że oni przehandlowali Jacka Kurskiego, bo stworzyli takiego demona wojny, propagandzistę Jerzego Urbana Prawa i Sprawiedliwości, po czym prezydent w trakcie kampanii powiedział: ja tu nie jestem partyjny, ja tu nie będę stać na straży moich kolegów z partii, ja się zgodzę na przekazanie tych pieniędzy pod warunkiem, że tego oto człowieka tutaj odwołacie i tak dalej. No i to teraz parę słów o Jacku Kurskim. Przede wszystkim tak, sam Jacek Kurski oświadczył, że w imię dobra Telewizji Polskiej, interesu publicznego, a także w zgodzie z wartościami, którym służył przez całe życie, swoją drogą muszę się tu zatrzymać, w zgodzie z wartościami, którym służył całe życie, to on powinien, nie wiem, zmienić nazwę tej telewizji, przefarbować jej cały profil ideologiczny, albo nie wiem, wrócić do korzeni perelowskich, bo generalnie Jacek Kurski takie ma wartości. No w każdym razie on stwierdził, że oddaje się do dyspozycji pana prezydenta, ale to nie jest ważne. Ważne dalej, to was ubawi. Dalej Jacek Kurski pisze tak. Telewizja Polska jest dziś silniejsza niż 4 lata temu. Jest nadawcą dynamicznym, nowoczesnym oraz chętnie oglądanym. Skutecznie odbudowuje swój prestiż i pozycję rynkową, dbając jednocześnie o kulturę narodową. Telewizja Polska zdołała też odbudować pluralizm polskiej debaty politycznej, a tym samym zapewniła polskiej demokracji normalne warunki funkcjonowania, wyliczył szef TVP i podziękował wszystkim, którzy przysłużyli się do tego sukcesu. To ja od razu wspominam tak. Kulturę narodową, czyli co? Zenka Martyniuka, czy... I Sylwester z dwójką w Zakopanem. Tak, a ten pluralizm polityczny to na pewno chodzi o to, że nie dopuścili do przedstawienia w telewizji tak strasznej proruskiej partii, jaką była Konfederacja. Nie, więcej oni przecież wyroku sądu nie wykonali. No mało, właśnie wyroku sądu, czyli ta telewizja była tak pluralistyczna, po prostu tak bardzo taka proludzka, żeby tam wszystkie ugrupowania mogły zaprezentować swoje poglądy, że aż sąd musiał jak nie wykonała wyroku, znaczy ona jest bardziej wolna. Ona jest bardziej wolna nawet niż wolne sądy. To tak, to no, jak... Czyli tak. Nie, natomiast ja przypomnę ci, że jeszcze przecież parę lat temu była taka akcja z odwoływaniem Jacka Kurskiego. Jacek Kurski został odwołany, a potem w wyniku konkursu prezesem Telewizji Polskiej został Jacek Kurski. Więc być może okaże się, że ten konkurs będzie trwał tak długo, że wynik poznamy po 24 maja. I Jacek Kurski znów wygra. I Jacek Kurski znów będzie prezesem TVP. No wiesz, wszystko jakby zgodnie z procedurami, prezydent odwoła. Może wrócić, chociaż w kuluarach przejawia się jakby nowe nazwisko. Mateusza Matyszkowicza. To jest facet, który odpowiadał przez pewien czas za TVP Kultura. To jest człowiek, który studiował filozofię. Generalnie prezentuje się nieźle, gdyby nie fakt, że na przykład długi czas był związany z takim portalem Fronda. No, teoretycznie też wydawnictwem, ale ja na przykład jak słyszę Fronda, to mi się kojarzy wyłącznie tylko ta strona fronda.pl, gdzie od rana do wieczora są jakby takie wiece poświęcone paleniu czarownic, czyli szukaniu ruskiej agentury w Polsce i tam wszystkich zdążyli opluć i przerobić. Generalnie wydawnictwo Fronda, jeśli chodzi o publikacje takie drukowane, zwłaszcza te cykliczne, nie mówię już o książkach, to po prostu to są jakieś wydawnictwa skrajnie niszowe. Więc nic dziwnego, że nie kojarzysz. Natomiast jakiś no-name,
nie jest chyba dobrym kandydatem, tym bardziej, że ja uważam, że PiS może sobie w ogóle tą akcją z Kurskim o tyle strzelić w stopę, że w pogoni za ognikami na bagnach, w pogoni za tym centrowym elektoratem, część tego twardego elektoratu odpłynie i to część komentatorów zauważa, chociażby Paweł Lisicki z Do Rzeczy właśnie taki wniosek wysnuł, że być może PiS właśnie zaczął intensywnie piłować gałąź, na której siedzi. No wiesz, zgodnie z tym, co mówi Jacek Kurski, to nieprawda, dlatego że to PiS przywrócił Telewizji Polskiej nowoczesność, dynamiczny wymiar i taką dużą oglądalność, prestiż, więc... No ale przywrócił i pozbywa się, to trochę, nie wiem, to był chyba drugi odcinek Ucha Prezesa, że prawda, Kaczyński wywołał kryzys i tam przychodzi Czabański zadowolony właśnie, że wywalił Kurskiego i... Odwołał pan najlepszego prezesa w dziejach naszej telewizji. No to leć pan teraz i go przywróć. No i tak też może być. W każdym razie dewiza jest stała, bierny, mierny, ale wierny, więc nieważne jaki rzeczywiście jest, ważne jaki jest wobec towarzyszy partyjnych, a to co tam pójdzie w świat czy w eter, to nie ma znaczenia, bo wiecie państwo, no, w mojej ocenie Telewizja Polska jakby upodliła się do tego stopnia, że te porównania do dziennika telewizyjnego, te porównania do propagandy jakby z czasów nawet Gierka i PRL-u w ogóle, są jak najbardziej na miejscu. Propaganda sukcesu, notoryczne pokazywanie sukcesów rządu, gdzie premier tam oddaje klucze do mieszkania młodej parze i samochody, czy tam karetki po całym kraju rozdaje placówkom medycznym i tak dalej, no to niżej upaść no, już nie można, więc jakie to ma znaczenie? Ja no, myślę, Korea te, Północna. Myślę, że te porównania są całkowicie nieuprawnione, bo przynajmniej, żeby TVP robiła teraz jakieś dobre filmy, bo mimo wszystko PRL-owska kinematografia ma na swoim koncie przynajmniej kilka tytułów, które można oglądać. No to masz teraz film oglądać. O Zenku Martyniuku, nie? To nie jest produkcja TVP? Jest, no wiesz... Nie zmuszaj mnie, żebym użył na antenie słów, które nie nadają się do cytowania. Ale wiadomo, na kim jest ten film wzorowany, jaki był pierwowzór. U mnie jest Strefa Wojna od Disco Polo, więc się nie wypowiadam. Nie, nie o to chodzi, tylko po prostu, no wiesz, no każdy ma takich bohaterów, na jakich sobie zasłużył, no i widać Polaków, się właśnie to podoba, skoro się sprzedaje. No w każdym razie ja tylko przypomnę, że Jacka Kurskiego przez głosowanie takie korespondencyjne odwołała Rada Mediów Narodowych, która jest pięciosobowa, ale w skład tej Rady Mediów, oprócz Krzysztofa Czabańskiego, o którym wspomniałeś, wchodzą też takie dwie wspaniałe postacie, jak pani Joanna Lichocka, ta wiecie, znana z tego gestu, co to sobie pod okiem przecierała, i pani europoseł Elżbieta Kruk, która mnie na przykład jest znana wyłącznie z akcji, jak przyszła kompletnie pijana do Sejmu i tam coś tam tego wygrażała dziennikarzom. Były takie momenty i na szczęście te wspaniałe panie czuwają nad standardami telewizji. No i jeszcze są dwie osoby, jest Braun, ale no nie ten Braun. Ja tak. Wiem, jest Juliusz Braun, Juliusz. Ale... I jeszcze jakiś tam... przedstawiciel Kukiza. Grzegorz Podżorny. Tak. Tak. No, ale no, do tych panów ja tam się nie przyczepiam. Juliusz Braun, co prawda, ma tam prywatny zatarg z Grzegorzem Braunem. To owszem, jest rodzina, ale jednak oprócz misji propagandowej za jego czasów, za jego kadencji w TVP, coś się jednak działo. Nie było takiej prymitywnej rozrywki, dedykowanej po prostu jakby najniższym i warstwom intelektualnym naszego społeczeństwa. Natomiast no teraz chciałby się powiedzieć, znów wracam do tego, jaki koń jest, każdy widzi, ale no znów okazuje się, że nie widzi. To może pokażmy, bo wspomniałem dzisiaj o freudowskiej pomyłce jednej z feministek, to pokażmy taką freudowską pomyłkę Jacka Kurskiego, bo on właśnie zapytany o Telewizję Polską udzielał wywiadu i dosłownie taki króciutki fragmencik, który chciałem państwu zaprezentować. Wszystko bardziej od samego siebie kocham Telewizję Polską i Polskę i nie pozwolę na to, żebym był w czymkolwiek przeszkodą w finansowaniu mediów publicznych.
No właśnie, to gdybyście mieli wątpliwości, co sam Jacek Kurski o tym myśli, to wszyscy wiedzą, że chodzi o telewizję polityczną. Jeśli o mnie chodzi, to mediów publicznych w ogóle mogłoby nie być. Kiedyś podjąłem ten temat, to napisaliście, a gdzie by prezydent orędzia wygłaszał, gdzie byłyby debaty polityczne. No naprawdę, jestem w stanie sobie wyobrazić funkcjonowanie takiego świata bez mediów publicznych, bo one są takie publiczne, jak właśnie niektóre domy publiczne, a o tych freudowskich pomyłkach i tym, co de facto chciał powiedzieć Jacek Kurski, to jeszcze taki drobny wtręt, przypomnienie dla mojej własnej satysfakcji z rozdania nagród w Gazecie Wyborczej, gdzie pani Engel King Boni, teraz już się tak nie tytułuje, ale jeszcze do niedawna Barbara Engel King Boni, popełniła najpiękniejszą freudowską pomyłkę w historii chyba współczesnej Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo tym, którzy głosowali na mnie, na nas, na nasz zespół. Tym bardziej, że czytelnicy Gazety Żydowskiej, Gazeta Żydowska to... No, Gazeta Żydowska. Nie wiem, czy państwo wiedzą. My również pozdrawiamy przy tej okazji wszystkich widzów telewizji politycznej oraz Gazety Żydowskiej. No i to chyba... No Gazety Żydowskiej to chyba czytelników, chociaż ich pewnie coraz mniej, bo... Ale nawet... Gazeta... Nie, ale słuchaj, też Gazeta... telewizję. No tak, ale Wyborczej to nawet, widzisz, Wyborczej, zrobili... Jakie Wyborczej? Co no, zmieniasz temat? No wiadomo. Żydowskiej, dobra. Ale wiesz, obsmarowali tekst był o marszu 1 marca, gdzie tam nas tam obywatele RP blokowali i nawet człowiek nie może paszkwila na własny temat przeczytać. No to paywall wszędzie. To jest skandal, hańba i w ogóle szok i niedowierzanie, że takie medium się chyli ku upadkowi. No ale w każdym razie wiadomość może dobra jest taka, że będzie teraz trójstronny... Ale poczekaj! Wiadomość dobra jest taka, że niedługo zapłacimy roszczenia te bezspadkowe żydowskie i znowu ta zacna gazeta odżyje. Już nie będzie trzeba płacić tych wszystkich newsletterów i za zlikwidowanie tych reklam. Będziesz wreszcie mógł czytać propagandę na swój temat. No właśnie, ja dalej nie wiem, co o mnie napisali, ale mniejsza z tym. No to musisz być za 447, koniec. Dobra, jak chcesz się dowiedzieć, co tam dobra, dobra wiadomość jest taka, że jak teraz będzie, wiesz, trójstopniowy konkurs na prezesa TVP, no to różni ludzie się mogą pozgłaszać. Swego czasu startował Grzegorz Braun, odpadł. Nie wiem, no może ktoś od nas wystartuje tutaj z zarządu inicjatywy przeciwko cenzurze. U nas jako, nie, wiesz, my się nie nadajemy. Słyszałem tylko, że jest na Facebooku inicjatywa, żeby Marcin Rola został prezesem Telewizji Polskiej i to już ileś tam osób podpisało tę petycję na Citizen. No to nie, no to trzeba to jakoś, nie, to w takim razie my musimy to trzeba jakoś zdywersyfikować z naszej strony. Nie. No to tak... będziesz, wiesz, oskarżony o właśnie o rozbijanie tutaj elektoratu. Ale to nie są wybory, to jest konkurs. Faktycznie. To nie są wybory, to jest konkurs. Im więcej, tym lepiej. Będą się musieli z nami więcej użerać. No to dobrze, tak więc, no. Piotrek, musisz, no. W każdym razie, żebyście państwo nie powiedzieli, że się użeramy wyłącznie z Telewizją Polską i tutaj same złe rzeczy o tym państwowym nadawcy, to taki mój mały przytyk. Na pewno słyszeliście państwo o głośnej sprawie Natalii Nitek-Płażyńskiej, która swego czasu nagrała swego pracodawcę, Niemca, który tam naobrażał Polaków, potem wygrała w sądzie pierwszej instancji, ogłosiła wielki sukces, a sąd apelacyjny stwierdził, że o, takiego, nie będzie tutaj jakaś Polka grozić Niemcom, trzeba znać swoje miejsce. Niestety, podobno sąd polski, ale zasądził typowo właśnie karę niemiecką. No i tu zanim w ogóle jakby przypomnę ten temat, bo może nie wszyscy pamiętają, to chciałem zaznaczyć jedną rzecz, że ta pani Natalia Płażyńska, no właśnie, Płażyńska to nie przypadek, bo ona jest żoną działacza PiSu, a ten z kolei działacz PiSu jest synem tego słynnego Macieja Płażyńskiego, który był założycielem Platformy, także no jak tam podrążycie, to generalnie to potwierdza teorię, że to jest jedna wielka rodzina polityczna i to nie ma znaczenia PiS, PO, jedno zło. Natomiast akurat tutaj ta pani dokonała całkiem zacnej, o, dziękuję realizatorowi, właśnie pani ładna blondynka, zacnej rzeczy, ponieważ przedstawiła Niemca, który mówił o tym, że Hitler to w sumie dobrze zrobił z Polakami, że no on sam tak bardzo nienawidzi nas, Polaków, że najchętniej to by podstawił nas pod ścianą i rozstrzelał. I sąd w jej przypadku, ten apelacyjny, stwierdził, że ona
nie tylko dokonała nielegalnego nagrania, ale opublikowanie tego nagrania negatywnie odbiło się na wizerunku jej pracodawcy i za to musi go oficjalnie przeprosić na łamach różnych serwisów społecznościowych, gdzie to nagranie publikowała. Oto jest pani sędzia chyba, która ten wyrok zasądziła z tego sądu apelacyjnego. No w każdym razie pani Natalia musi zapłacić 10 tysięcy złotych odszkodowania temu Niemcowi i jeszcze 5 tysięcy złotych kosztów sądowych plus te oficjalne przeprosiny, bo śmiała po prostu pokazać no właśnie jakiś, powiedzmy, bo ja jestem sceptyczny wobec tego. Inaczej, facet mógł być wściekły, mógł mieć zły dzień, mógł być zszokowany tym, że Polacy są zupełnie inni od Niemców, tam nie mógł załatwiać jakichś spraw swoich biznesowych. Każdy ma gorszą chwilę w życiu. Jemu się to odbiło tak, że akurat przypomniał sobie może jakichś swoich przodków w SS i stwierdził, że w sumie to dobrze robili z Polakami, ale to nie powiedział tego publicznie. W każdym razie ona to nagłośniła i sąd powiedział, że nie można tak robić. To jest nieetyczne, niemoralne. To ona musi zapłacić za to karę, bo po prostu straszna rzecz się stała. I tutaj chcę Państwu przypomnieć faceta, który się nazywa Bartolt Kittel, bo powiedziałem, że nie będziemy się pastwić tylko nad TVP, który w stacji TVN przygotował materiał, za który dostał nagrodę reporterską za wnikliwość i poświęcenie w realizacji właśnie tego materiału o polskich nazistach urządzających w lesie takie kuriozalne przedstawienie, gdzie tam oddawali rzekomo hołd Hitlerowi i pamiętacie, był taki tort ze swastyką żoną z wafelków. Więc chodzi mi o te dysproporcje, że jedna i druga sprawa wydają się błahe, dlatego że ten Niemiec, tak jak mówię, mógł mieć gorszy dzień. Ja, to nie to, że jestem tak tolerancyjny na opluwanie naszego narodu, ale rzeczywiście on to mówił w sytuacji prywatnej, do niej, różne rzeczy takie tam się zdarzają i tak dalej. No ale ona to nagrała, poszła z tym do mediów, pokazała to całej Polsce, Polacy się oburzyli i sąd apelacyjny stwierdził, że ona w ogóle wyszła poza granicę prawa, że nie miała takiego prawa, że nie mogła, że jej też szef teraz musi się tłumaczyć i w ogóle przepraszać, i że to źle rzutuje na jego wizerunek i w ogóle ona musi mu odszkodowanie zapłacić. A facet, który filmuje ustawkę, taką typową chamską ustawkę, gdzie kilku dosłownie... Widzimy Bertolta Kittela. Tak, gdzie kilku dosłownie, ja nie wiem, no błaznów, no nie jestem w stanie, może aktorów, organizuje jakieś takie wymyślone kompletnie urodziny Hitlera, wiesz, to mi się nawet w głowie nie mieści. Urodziny Hitlera kilka tygodni po urodzinach Hitlera, żeby było. No śmieszne. Tak, no to też pokazuje, jacy to zacni no naziści, że nawet nie wiedzą kiedy i tak dalej. No ewidentnie tam wszystko było takimi grubymi nićmi szyte, obliczone na skandal, obliczone na oplucie Polaków, na pokazanie, o proszę, to oni tutaj obozy śmierci nazistowskie, proszę, czczą swoich bohaterów Adolfa Hitlera i tak dalej. Więc zobaczcie, jakie są bezczelne dysproporcje, jaka hipokryzja i co się z tym państwem dzieje, bo ja wiem, że ktoś powie, no tak, ale ta pani jest z PiS-u, ona robi sobie kampanię polityczną, a w ogóle to tam sądy są jakieś, ale no dobrze, ale jeśli akurat tutaj, no fakty jakby świadczą same za siebie, to nie ma znaczenia, ona niech sobie będzie ich z Gazety Wyborczej. Fakty są takie, że kobieta nagrała gościa, który groził wręcz Polakom, wyrażał się w najgorszy sposób, wspominał Hitlera i sąd w Polsce, kobieta, która była sędzią, nosi polskiego orła w koronie na piersi, mówi, że ta Natalia Nitek ma przeprosić tego Niemca, dlatego że... I to publicznie, a on ją ma przeprosić listownie. Tak, znaczy, ja bym odwrócił sytuację. Co by było, gdyby na miejscu Natalii tam Nitek-Płażyńskiej była jakaś osoba wiadomej narodowości z państwa położonego w Palestynie? Ale stary, to jest inna liga, bo jakby wagę piórkową mierzysz z wagą ciężką. To już nie wplatajmy jakby tej nacji, która żyje w państwie położonym w Palestynie, bo to już wszyscy wiedzą, że to jakby wiesz, to inna kategoria. Ale
tutaj jakby sama ta sytuacja z TVN-em świadczy o tym, że jak Polacy mówią o Hitlerze coś tam, nawet jeśli to było zagrane, to był czysty spektakl i oni tam nikomu nie grozili. Oni tam, wiesz, w tym lesie no, rzekomo hajlowali, tam, wiesz, zapalali świeczki na wafelkach nic się nie stało. Bo tu mamy, wiesz, facet dostał w sprawie karnej chyba 8 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata, jakąś tam grzywnę. Dostał tutaj w sprawie cywilnej, tak naprawdę mają sobie pozapłacać, po, nawet nie sobie, bo przecież ona ma zapłacić 10 tysięcy jemu, a ten Niemiec, on nie ma 10 tysięcy jej zapłacić, tylko na rzecz muzeum w Piaśnicy ma zapłacić 10 tysięcy za zadośćuczynienia, bo przecież Natalia Parzyńska nie chciała nic dla siebie, tylko te 50 tysięcy miało pójść na muzeum w Wejherowie chyba Piaśnickie, jeśli mnie pamięć nie myli. No, ale w każdym razie jest takie coś, że w kodeksie cywilnym taki przepis, no to jest generalnie taki wytrych, tak zwane zasady współżycia społecznego, że nikt nie może tam korzystać ze swojego prawa, no to różnie się nazywa, no to generalnie taka słuszność, taki chłopski rozum. No to czy ktoś może korzystać ze swojego prawa do prywatności, żeby obrażać wszystkich wokół? No raczej nie, no to bo... No wiesz, gdyby to było w kręgu rodzinnym jeszcze, powiedzmy relacja przy obiedzie, tam ojciec mówi, że a ja to tam tych Polaków nie... Ale... On mówił, ona była jego pracownikiem. Tu mamy do czynienia, wiesz, to skoro zapadł wyrok karny, to mamy do czynienia z przestępstwem. Mhm. Więc w momencie, prawda, popełniania przestępstwa jakby wychodzi się spoza tej ochrony prawnej. Nie, jasne, no, jasne. Jeśli się przekracza prawo. Ja tylko mówię No i w tym momencie w ogóle sąd sobie robi jaja z przepisów prawnych, z wiedzy takiej, no elementarnej, to już nie mówię żadne linie orzecznicze, nie zagłębiam się w orzeczenia sprzed 10, 20, 30 lat, tylko mówię o takich naprawdę gołych przepisach wziętych żywcem z kodeksu. No już i jeszcze do tego no, ten tak zwany chłopski rozum. No, dobra, ja wiem, że do sądu nie idzie się po sprawiedliwość. No, to jest jakby dość oczywiste i znane w naszym kraju. No. Nie, najgorsze jest to, że to jest właśnie takie jawne upokarzanie Polaków. To jest nie tyle zasądzenie jakby z korzyścią dla Niemca wyroku, co upokorzenie Polaków, pokazanie nam, że my jesteśmy nikim zupełnie w Europie, nikim we własnym państwie, nikt się z nami nie liczy, że tak jak Kamil wspomniał, gdyby to dotyczyło rzeczywiście nacji wiadomej, szczególnie wybranej, to by był no, skandal. No, czy możecie sobie państwo wyobrazić, że wychodzi materiał, obojętnie jaki, nagrany, niech będzie to 90-letnia babcia... Że chce wystrzelać wszystkich... Ale ja podniosę wyżej poprzeczkę. 90-letnia babcia schizofreniczka, lecząca się na jakieś tam różne inne choroby psychiczne, mówi gdzieś w Polsce w sytuacji kompletnie niekontrolowanej, ale prywatnej, że ona to by wszystkich Żydów najchętniej wymordowała. No przecież to byłoby na czołówkach gazet wszystkich światowych mediów, a tutaj facet mówi coś takiego o Polakach i generalnie nie tylko nie ma sprawy, ale zasądza odszkodowanie od Polki za to, że go nagrała, że śmiała to publikować. Ale myślę, że tu jest jeszcze taki dość prosty aspekt, mianowicie, że wolne sądy w momencie, kiedy widzą po jednej stronie osobę jednoznacznie kojarzoną z PiS-em, choćby przez męża, no to wiadomo, no nie będą mu ułatwiać życia, no i dlatego te wolne sądy należy rozgonić czym prędzej na cztery wiatry, do czego nikt się nie wziął od 5 lat i pewnie się dalej nie weźmie, no bo tak jak zresztą mówiłem jakiś czas temu, tu też w komentarzu, że bardzo wygodne jest dla PiS-u gonić króliczka, tylko w momencie, kiedy nadszedł czas złapać tego króliczka, przerobić na pasztet, to nikt się do tego nie zabiera. Ja rozumiem, nie wszyscy może umieją pasztety robić, no ale przynajmniej by go już złapali, da się fachowcom. No ale właśnie, da się fachowcom i tu wracamy do tematu z Jackiem Kurskim, że wiesz, no właśnie, no co z tego, że PiS by dokonał zmiany w sądownictwie, jeśli to byłaby taka zmiana jak właśnie na stanowisku prezesa TVP, że po prostu jednego służalczego człowieka wobec innego ugrupowania wymienili na swojego człowieka. No to tak też prawda, natomiast myślę, że w sądach jest, zresztą mówiliśmy o tym tu niejednokrotnie, nawet na
antenie, czy program, który robiłeś z panem Rosiakiem, chyba nie przypomnę tak, nazwiska, tak, czy, mój wywiad, czy mój wywiad z Zygmuntem Miernikiem, no to patologia w sądach jest dużo głębsza niż wszystkie patologie, które mieliśmy do czynienia przez ostatnie kilka czy kilkanaście lat w mediach publicznych. To mimo wszystko media publiczne to nie jest taka stajnia Augiasza jak sądy, gdzie to się nawarstwia przez, możemy się spierać, że ten program Kasta, który ja dość regularnie oglądam, jest przerysowany, jest robiony pod tezę, no ale to, że jest odpowiednia ilość materiału, na którym można pracować i ten program przez chyba dwa miesiące od poniedziałku do piątku jest i jeszcze im się tematy nie skończyły, to chyba o czymś świadczy. No zdecydowanie, tym bardziej, że dziennikarze jednak jakoś tam ponoszą odpowiedzialność. Najpierw przed wydawcą, potem można też na właśnie drodze sądowej dochodzić swoich praw i tak dalej. No i dziennikarze jednak jako tako tam, wiadomo, że można naginać pewną rzeczywistość, z czym mamy do czynienia nagminnie na antenie TVP czy TVN, ale z drugiej strony, no dziennikarze nie są tak bezkarni, jak właśnie tam mówisz, ta specjalna kasta, bo to są po prostu ludzie, którzy skoro oni nie tylko stanowią prawo, ale wręcz stają ponad prawem, orzekając w imieniu tego prawa i skazując wszystkich innych maluczkich, no to jak ma być inaczej? Ja też rozumiem, że sędziowie powinni mieć pewne też gwarancje, no bo większość, czasem przed sądem po prostu zawisną takie sprawy, gdzie wszyscy będą niezadowoleni, wyrok musi być potworkowaty, no mówię tu raczej o sprawach takich cywilnych, jakichś zawiłych dosyć i sąd nie może powiedzieć won he, nie będę orzekał, bo to jest bez sensu, no coś, jakieś orzeczenie musi zapaść. Natomiast no, sędziowie są też nieodpowiedzialni kompletnie za to, że można niewinnego człowieka wsadzić na 25 lat do więzienia i zniszczyć mu życie kompletnie. No i to jest chyba. To jest coś strasznego. Tak, bo odpowiedzialność wtedy ponosi państwo polskie. Jak człowiek, Skarb państwa, tak. Tak, został niesłusznie skazany i wychodzi na wolność, zmieniają się dowody, okazuje się, że człowiek był niewinnie skazany, to odpowiedzialności nie ponosi sędzia, który go skazał, tylko skarb państwa, jak powiedziałeś, wypłacając odszkodowanie, sprawa załatwiona. No tak. Chyba poza urzędnikami państwowymi nie ma na żadnej innej płaszczyźnie życia społecznego. Inna rzecz, że w sprawach karnych to jest czasem cała machina, nie tylko sędziowie, bo sędziowie, kiedy im się przedstawi jakiś ciąg, no to często po prostu mogą być wprowadzeni w błąd. No ale tu, tak jak było w sprawie Tomasza Komendy, że tam mówi prokurator, no co z tego, przyszedł policjant, dobry fachowiec od zabójstw, powiedział, że on zabił, to ja nie czytałem akt, po co? No to brzmi jak scenariusz jakiejś tam komedii kryminalnej amerykańskiej z Leslie Nielsenem, już niestety nie żyjącym w roli głównej, ale niestety to jest prawda. No, to nie jest kolejny odcinek Nagiej Broni, to jest Polska. No. Polski wymiar sprawiedliwości. No cóż, ja jeszcze tak wplatając to prywatny wątek, liczę, że mimo wszystko kiedyś dojdziemy do normalności, bo mimo tego, że nasza prywatna sprawa o zniszczenie kamery ciągnęła się ze 3 lata przed sądem pierwszej instancji, to jednak tam wyrok zapadł bardzo sprawiedliwy, a sędzią była taka całkiem młoda kobieta i to wydawało się dość rezolutna, mimo że ja byłem pełen obaw, bo ona cały czas przychylała się do wniosków oskarżonego, to jednak na koniec wyrok zapadł w porządku. Tylko pytanie, cóż z tego, jeśli wyrok właśnie pierwszej instancji może być tak jak w przypadku właśnie tej pani Natalii, a skończy się to no właśnie apelacją. Dlatego ja też bym nie mówił wszystkich won, bo moim zdaniem to zwłaszcza młode pokolenie sędziów, w nim jest nadzieja, naprawdę. W nim jest nadzieja, w tym młodym pokoleniu sędziów. Ono, jeśli mądrze też pokierujemy chociażby systemem kształcenia, może wejść na stanowiska te prawnicze w różnych zawodach, nieuwikłane w różne powiązania, układy. I nie wolno wylewać dziecka z kąpielą, no bo ktoś tam będzie musiał wejść, no a PiS nie ma pewnie za dużo swoich tam dyspozycyjnych ludzi, żeby to wszystko, tym wszystkim zapełnić. Natomiast na górze, no to im wyżej, tym gorzej. Natomiast no to, że przychylała się do wniosków, no to niestety też takie przepisy, że musi. Mhm.
No dobra, tu postawmy kropkę, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, bo obiecałem Państwu, że temat będzie dotyczyć wirusów. Ja zasugerowałem, że jednym z najgorszych wirusów w historii świata to jest ideologia, która jest w stanie pochłonąć umysły milionów ludzi i doprowadzić do krwawej rzezi, no ale jakby nie było, mierzymy się też z wirusem takim czysto biologicznym, tym koronawirusem i o tym też warto dzisiaj powiedzieć parę słów, bo właśnie dziś wchodzi w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z koronawirusem. Andrzej Duda, prezydent, podpisał ją wczoraj. Ta ustawa przewiduje możliwość zdalnej pracy w czasie kwarantanny, prowadzenie nadzoru epidemiologicznego czy wypłatę specjalnych zasiłków za czas zamknięcia niektórych państwowych placówek. Do tej pory w Polsce temat był bagatelizowany, ponieważ być może nie udało się zdiagnozować, a być może nie było przypadków tego koronawirusa, no ale niestety puszka Pandory została otwarta i o ile wczoraj jeszcze mówiło się o tylko 6 przypadkach, dzisiaj jest już ich 8 w naszym kraju. Nowi pacjenci przybyli do szpitali w Raciborzu i Warszawie, natomiast na całym świecie liczba zachorowań to już ponad 100 tysięcy ludzi, z czego około 3,5 tysiąca zmarło. W związku z tym Główny Inspektorat Sanitarny wystosował apel do Polaków i tu kilka punktów wypisałem, które uważam warto powielić. Przede wszystkim unikanie imprez masowych, po drugie zaniechanie zagranicznych podróży, po trzecie mycie rąk mydłem przynajmniej 30 sekund, co akurat niektórym może wyjść na dobre. Po czwarte i to chyba najważniejsze, otoczenie opieką osób starszych i innych o obniżonej odporności oraz stosowanie się do poleceń służb sanitarnych w przypadku podejrzenia zakażenia. Głównie chodzi mi o te osoby starszej, obniżonej odporności, bo to one są w grupie ryzyka objętego właśnie możliwością śmierci w przypadku zarażenia koronawirusa, więc to też może być dobry jakby sygnał do tego, żeby po prostu odwiedzić babcię, dziadka, zapytać, jak się czują, co u nich słychać, czy czegoś nie potrzebują, zrobić dla nich zakupy. Niech oni nie wychodzą do różnych marketów, nie chodzą na rynki, jeśli ich wnuki powiedzmy, mogą ich w tym wyręczyć, bo młody organizm lepiej sobie poradzi nie tylko z koronawirusem, ale w ogóle mamy sezon przeziębień, gryp i innych paskudztw, które się lęgną w naszych organizmach, więc fajny taki gest, żeby pamiętać po prostu w tym okresie, już tu mówię dla tych, którzy stwierdzą, że a tam koronawirus, że tam umieramy gorzej na grypy i inne powikłania. Więc tak, no dobrze, no to obojętnie czego byśmy się tu nie obawiali ze strony epidemiologicznej, warto pamiętać w tym okresie o osobach starszych, o tych, którym po prostu możemy pomóc, aby nie narażać ich na jakieś zarażenie. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o koronawirusa, z ważnych informacji, taka ciekawostka, bo rząd podjął decyzję o produkcji testów na koronawirusa. To zlecenie opiewa na kwotę 3,5 miliona złotych, a zlecenie otrzymała firma Blirt, jeśli dobrze tu zapisałem. Tak, Blirt. No i cóż ciekawego o tej firmie mogę Państwu powiedzieć? Mianowicie na stronie firmy widnieje takie nazwisko Jerzy Milewski, który jest członkiem Rady Nadzorczej i jednocześnie akcjonariuszem tejże firmy. Natomiast na profilu, na portalu LinkedIn, w profilu pana Jerzego Milewskiego widnieje informacja, że jest to owner firmy Blirt z Gdańska. Owner, czyli właściciel, on chyba był współzałożycielem. Tymczasem pan Jerzy Milewski to wpływowy radny PiS z Gdańska, który w ubiegłym roku no, głównie zasłynął tym, że naubliżał, tam potrącił jakiegoś policjanta i to właśnie Gazeta Wyborcza opisywała szeroko, bo złapali wreszcie jakiegoś tam pisowca na skandalicznym zachowaniu, przy czym pan tutaj uchodzi za uczonego, takiego właśnie doświadczonego w kwestiach mikrobiologicznych i tak dalej, więc mówię, jako radny nie wiem, jakie miał osiągnięcia, cała Polska dowiedziała się tylko, że potrącił policjanta i potem mu naubliżał. Natomiast ciekawsze jest to, że pan Milewski jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju, co de facto czyni go doradcą prezydenta Dudy. I tu w zasadzie jesteśmy w domu, dlatego że nie chcę tu z tego kręcić jakiegoś szczególnego skandalu, ale delikatnie mówiąc, to jest trochę niemoralne, że prezydent podpisuje ustawę, rząd składa publiczne zamówienie na 3,5 miliona złotych.
I to zamówienie wygrywa facet z bliskiego otoczenia prezydenta, który zasiada w tej Narodowej Radzie Rozwoju. Nie no, wiesz, w momencie, kiedy rozkręcono już taką histerię, bo moim zdaniem, no oczywiście nie można w ogóle machnąć ręką na kwestię koronawirusa, ale nie można też podchodzić do tego tak, jakby to była jakaś, nie wiem, dżuma, ospa czarna, czy coś ten, no mimo wszystko te infekcje takie układu oddechowego były, są, będą, co roku są nowe szczepy grypy, zresztą już miała nas wszystkich pozałatwiać, świńska grypa nie załatwiła, wcześniej ptasia grypa, inne takie paskudztwa, to uważam, wiesz, ale tu wchodząc ci w słowo, bo ja wdałem się w polemikę z ludźmi, którzy mówią, że jakby koronawirus to żaden problem, to jakby główny taki punkt, który rozróżnia koronawirusa od innych epidemii, nawet może i gorszych, jak tam ospa czy grypa i tak dalej, to jest to, że za bardzo nie wiadomo, jak leczyć tego koronawirusa. No są co prawda jakieś tam praktyki stosowane, które dają dobre efekty, ale jak do tej pory tak, nie ma szczepionki, tu się narażę bardzo antyszczepionkowcom, natomiast nie ma też jakiejś takiej ugruntowanej, dobrej metody, że aha, on jest chory na koronawirusa, to pani Beatko, proszę mu podać to i to, sprawa załatwiona, w ciągu tygodnia wyjdzie zdrów. No i myślę, że to przeraża świat. Ale to jest tak samo, wiesz, generalnie tak jest z wirusami po prostu, przecież no my większość gryp leczymy też objawowo, a nie mamy tak jak na przykład w wypadku takich niektórych chorób podawało się surowice, tak? Przy tych epidemiach, które jeszcze były, chociażby no, jak to się właśnie mówiłem o perelowskiej kinematografii, film Zaraza o tej epidemii ospy we Wrocławiu, no to wiadomo, ktoś zachorował, to mu się podaje to i to. A przecież my takie właśnie infekcje musimy leczyć objawowo, bo nie mamy jednego zastrzyku, gdzie jest surowica na wirus grypy. No, ja oczywiście nie jestem jakimś wielkim specjalistą, ale każdy choruje, to mniej więcej tyle wiadomo. Ale tutaj jeszcze jeden z naszych widzów, teraz spojrzałem na czat, zwraca uwagę też na to, że okres inkubacji jest inny. Że ten wirus jest też niebezpieczny przez to, że po zarażeniu, powiedzmy tam tydzień czy ileś tam dni, nie ma żadnych objawów. Nie czujesz się gorzej, nie jesteś świadom, że zarażasz pozostałych. I pod tym względem to jest idealny wirus na wywołanie światowej epidemii, bo ludzie kompletnie właśnie nieświadomi zarażają wszystkich pozostałych, po czym po tygodniu okazuje się, że nagle na przykład chorych jest 100 osób. No to prawda, natomiast tak jak powiedziałem, no, ten wskaźnik wyleczalności nie jest znowu taki niski. Nie okazuje jest. Się, że po prostu po pewnym czasie osoby takie, które nie mają jakichś jeszcze dodatkowych schorzeń, po prostu z tego wychodzą. Więc ja bym się nie poddawał tej histerii, nie robił zapasów, nie wykupywał. Oczywiście trzeba do tego podejść, powiedzmy, poważnie, ale spokojnie. No ale niestety ta ustawa, która została teraz wprowadzona, jest po prostu niekonstytucyjna. Tam są rozwiązania, które są właściwe dla stanów wyjątkowych. I nie można po prostu tylko stwierdzeniem przez inspektorat sanitarny stanu epidemii czy stanu zagrożenia epidemiologicznego podejmować ograniczenia takich konstytucyjnych wolności. Nie, to po prostu powinno się wprowadzić stan wyjątkowy czy stan klęski żywiołowej. No, ale wtedy trzeba by było na przykład wybory poodwoływać. No niestety, ja rozumiem wszystko, rozumiem poważne podejście do tematu, że czasem lepiej zrobić coś na wyrost niż... Ale tu masz rację, bo z jednej strony władze mówią, żeby nie uczestniczyć w imprezach masowych, a z drugiej strony trwa kampania wyborcza i cały czas odbywają się wiece polityczne. No to gdzie... albo w tą. To tutaj nie ma trzeciego rozwiązania. Albo idziemy w tą, albo idziemy w tą, bo to są po prostu takie półśrodki. I pytanie, czy to nie zostanie po prostu wykorzystane przez jakieś różne zakulisowe siły do ich celów. Także po prostu na koronawirus zapadną ci, którzy mają. Ja w ogóle tak trochę uśmiechając się w stylu czarnej komedii zwróciłem uwagę na to, że w Polsce
Nie wiem, czy widzieliście Państwo takie memy z człowiekiem stojącym z tablicą, że niech już w Polsce będzie wreszcie ten koronawirus, bo ileż można czekać w tej niepewności. Więc jak pojawiły się pierwsze przypadki udokumentowane ludzi zarażonych koronawirusem, to dziennikarze natychmiast się rzucili, jak nie na nich, bo jeśli ci pacjenci zostali odizolowani, to przynajmniej na ich bliskie otoczenie, na ich rodziny, na ludzi, którzy mieli z nimi kontakt i zaczęli podtykać mikrofony pod usta, no to niech nam pan coś powie. No jak to było? Co to było? Z kim pan się kontaktował? No nie, mikrofony no, dosłownie, wiesz, tu wpychane, nie, ale to, a to, za chwilę do jakiegoś eksperta, no to teraz pan się jeszcze wypowie, wiesz, i każdy ten sam mikrofon centymetr od usta. Nie, ale to dzisiaj nawet miałem taką rozmowę, że no, że to wielka sensacja, popularność dla tego pierwszego chorego, no to teraz będą wywiady, spotkania w zakładach pracy i tak dalej. Książkę i tak napiszę dalej. O tym, spotkania tak, z czytelnikami. Jak przywiozłem koronawirusa do Polski, ale nie no, mówię, nie dajmy się zwariować, bo w momencie, kiedy usłyszałem, że zatrzymano na 2 godziny pociąg w Warszawie Centralnej, bo jeden z pasażerów kaszlał, to ja wczoraj jadąc pociągiem po prostu coś mi tam wpadło i zacząłem kasłać, zacząłem pokasływać. Już się bałem, że kurde, ktoś w końcu zatrzyma ten pociąg gdzieś tam w Szczerym Polu, gdzieś w jakiejś Częstochowie czy w Podradomskim, gdzieś zatrzymają pociąg, mnie wywleką, wsadzą do karetki. No to jeszcze na całe szczęście był warz w pociągu, więc herbatą załatwiłem sprawę. Tak. Ale rzeczywiście w Chinach są już takie nagrania, docierają do nas, do Polski, gdzie chińska służba, jakaś tam militarna, usystematyzowana w mundury, ludzi dosłownie wywleka ze środków komunikacji miejskiej czy zamiejskiej przy użyciu pał, środków różnych, jak to się mówi, przymusu bezpośredniego, gazów łzawiących i innych, bo właśnie ktoś tam stwierdził, że jedzie z nimi osoba chora na koronawirusa. No, oczywiście na pierwszy rzut oka nie wyobrażam sobie, jak to można stwierdzić, ale na szczęście, to znaczy, jak już wspominałem, Polska zamówiła za 3,5 miliona złotych testy, więc teraz wszyscy będziemy dostawali testy na obecność koronawirusa. No to ciekawe, kiedy te testy się skończą, bo teraz już wszyscy będą u siebie wychwytywać koronawirusa. Nie, testy się nigdy nie skończą, dlatego że, wiesz, po to naświetliłem tę sytuację, że wygrała cały czas ta firma będzie, która jest, tak, facet jest bliskiego otoczenia prezydenta. To będą nas badać co tydzień i tak. Znaczy ja myślę, że przynajmniej do kampanii wyborczej, dopóki będą potrzebne to znaczy, pieniądze. Ja mam w ogóle nadzieję, że już niedługo ma się zrobić cieplej i po prostu natura sobie sama z tym paskudstwem poradzi. Chcesz powiedzieć, że wirus poradzi. Się rozejdzie po kościach? No, nie tyle rozejdzie się po kościach, co, no, po, oby prostu, nie właśnie. Co po prostu przegra z temperaturą powietrza. No. Albo odwrotnie, wiesz, to, że jest zimno na dworze, to właśnie jakby hamuje rozwój wirusów, bakterii i tak dalej. Nie, właśnie wirusy w niskich temperaturach i w wilgoci dłużej żyją. No to wiesz, to w cieple żyją. Ale to i tak najgorsze przed nami, bo teraz jest ten okres, kiedy już zaczyna wychodzić słońce, a jeszcze nie jest zbyt ciepło, a ciepło jest przez chwilę, a potem jest znowu zimno, wieje wiatr, wszędzie wilgocie, pleśnie, jakieś tam grzyby, inne diabelstwa, więc... No to musimy przetrzymać do kwietnia. No. Do urodzin Hitlera. Co już ty powiedziałeś? No dobrze, więc tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy program. Proszę Państwa, byle do urodzin Hitlera, przyszykujcie jakieś dobre przepisy na torty z wafelkami, z pewnością zostaniecie gwiazdami telewizji, jak nie, tak, to możecie przywlec jakieś choróbstwo do kraju. Być może 20 kwietnia będą urządzane masowe imprezy z racji zakończenia epidemii koronawirusa. Tymczasem, jakby mówiąc jakąś taką pozytywną, optymistyczną myśl na koniec, to tak jak wspomniałem przy okazji tych zaleceń wystosowanych przez ten główny inspektorat kraju, że proszę Państwa, no może o tyle coś po prostu pozytywnego z tej... powiedzmy epidemii może wyjść, że to jest też dobra okazja do odbudowy więzów rodzinnych, do tego, żeby darować sobie właśnie imprezy masowe, a może spotkać się z rodziną. Dla niektórych, tak jak się zaśmiałem, to też jest jakby mobilizujące, żeby zadbać o czystość, nie tylko osobistą, ale w ogóle w domu. Przecież idzie wiosna, warto zrobić wiosenne porządki i zdezynfekować kilka miejsc w najbliższym otoczeniu. I cóż się takiego wielkiego stanie? Ja rozumiem, że... I przede wszystkim program Czyste Ręce dla polityków. To wiesz, ale
Właśnie, to ojej. A właśnie, a ty to jak myjesz ręce? Czy według szkoły marszałka Grodzkiego, czy marszałka Karczewskiego? To jest kluczowe pytanie. Słuchaj, ja to jak myję ręce, niech pozostanie moją słodką tajemnicą. Najważniejsze, że ja ręce myję i wszystkim okazuję. Jak każdego spotykam, to mu pokazuję, że ręce są czyste. Także wiesz, tak jak powiedziałem, byle do 20 kwietnia. Wtedy wszystko, co zabawne związane z koronawirusem, się skończy, a jak nie, to umrzemy. A jeśli nie umrzemy, to proszę Państwa, zapraszamy na kolejny odcinek Komentarza Koniecznego już za tydzień w niedzielę o 18:00, a w tygodniu, jak zwykle, na kolejne reportaże i materiały na kanale Emisji. Tymczasem żegnam się z Państwem, polecam wspierać emisję bardzo serdecznie, wiecie, trzymajcie za nas kciuki, żebyśmy tu właśnie nie wyginęli, bo nie tylko grozi nam koronawirus, wcześniej bankructwo, więc zadbajcie też o to, żebyśmy mieli za co te programy realizować. Wszystkie linki są w opisie, a jak nie w opisie tego filmu, to możecie odwiedzić zawsze naszą stronę, nieaktualizowaną od dawna, ale zawiera bardzo dużo ciekawych informacji na temat naszej działalności, mianowicie emisja.tv i tam sobie pooglądajcie, co ciekawego jest. Tam jest taka zakładka też wsparcie, więc warto raz na jakiś czas chociaż wejść, żebyśmy mieli tę satysfakcję, że po coś ta strona w ogóle była. W ogóle to jesteśmy w trakcie jej przebudowy, więc tym bardziej zmotywujcie nas do tego, żeby ona jeszcze ładniej wyglądała, że ktoś to w ogóle czyta i zagląda. Także tyle. I tym optymistycznym akcentem kończymy i do zobaczenia za tydzień o 18:00. Do zobaczenia.